Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, jest ze mną Aga. Jestem! A to jest Don't Starve Together intro. Po intrze. Także, no, w poprzednim odcinku nie widzimy waszych komentarzy, bo nagrywamy z reguły dwa odcinki naraz, więc tak. Teraz na 11 i na 18 czerwca nagrywamy wszystko razem, więc pewnie żeście tam nas okrzyczeli, zhejtowali w ogóle za to, co zrobiliśmy. A to nie my, to ten no, mówi się, pies. Mówi się, moi drodzy, trudno, tak to działa, tak to wygląda. O nie, słyszę pająki. Może przyjdzie na salo, chodź. Dlaczego jest mi tu za gorąco? Wiesz co, oho. Jest i winter. No jest. To trzeba chyba, ja wiesz sobie co, Aga, nagrzeję. Zrobić jednak tym młotem. Tym? Młotem trzeba to chyba rozwalić. A mamy młot? No nie, właśnie będę robić. Wiesz co, zrobię jeszcze, wstawię może jedzo... Aha, bo tylko jest jeden ten... No, więc właśnie, ja zaraz ogarnę. Mamy 37 jagód. O, w sumie sporo rzeczy się odzyskało. A jakby co, to też mam to. Tu jeszcze Aga znowu do zebrania jagody. No właśnie, na razie ich nie będę zbierać, póki mamy. Czekaj, bo ja mam za dużo rzeczy w ekwipunku. No właśnie, też nie, miałam. Nie, nie niszcz mi tego, otwórz to, kłąbie, kurde. Dobra, to odłóżmy. Teraz tak, tutaj co mamy? Mamy kupy, mamy trawę. Czy ja tu gdzieś popiół w jakiejś konkretnej skrzyneczce? O. Chyba nie. No, także przyszła zima. Fantastycznie. Tak. Fantastycznie. Dobra, zobaczmy, co ja potrzebuję tutaj na cooking pota. No, by się przydało, bo z jednym to taka lipa. To już robię. Czy ty podniosłaś mi, Aga, ten kamień może pociachany? Jeden? Nie. Czy nie było? Nie. Nie było, dobra. Czyli jeszcze jeden pociachany trzeba zrobić. I węgla mamy 6. Już ci stawiam. Dobrze. Ej, czy jak ja stanę pod tym ziazią, to... Sanity będzie ci rosło. No, bo trochę mi opadło. Czemu ja tego nie mogę? Kwiatki bym musiała pozbierać. Ustawić. Halo. O. Dobra. O, nie, nie błotem, no szkurde. Wojtek. Jakbyś to zrobił. Ale naprawiłem chyba. No dobra, zjem sobie. Chyba nie możemy spać, prawda? Nie, nie możemy. A co, masz dalej mało żyćka? No, mam 32. Mhm. Także trochę... Tu możesz, Aga, pozbierać kwiatki, bo nam powyrastały, jak chcesz. A mogę to pozbierać? Możesz, możesz. Wojtek, weź, tam jest w tym... ten... Jak to się nazywa? Co? Pęcherz? Czy my potrzebujemy pęcherz do czegoś? No, pęcherz jest do tego leczniczego do robienia. Bo tam jest jeden. Aha, dobra, czekaj, czyli tutaj mamy ugotowane rzeczy. A tu mamy nieugotowane, dobra. No dobra, myślę, że słuchajcie tak, z głodu chyba raczej na pewno nie umrzemy. No nie. Przynajmniej tak, mi się wydaje. Ale właśnie domyślam się, że coś innego nas zaraz Czemu ja nie mogę tak... Czy to jaka działa z shiftem wyjmowanie rzeczy ze skrzynek? O, nie teraz wiem. Mi zadziałało, wcześniej mi chciało działać. Dziwna sprawa. Dobra, używam dobra, wszystkie monster nity. Tutaj, słuchajcie, ja nie będę na razie ogarniać tego. Nie będę na razie nam robić tych. O Jezus, no i mam na końcu języka znowu. Pomóż mi. Nie wiem, co masz na myśli. Czego nie będziemy robić? Ja bez kitu. No kurde. Dobra, idę kopać drewno. To jest nam potrzebne, trzeba zrobić więcej skrzynek. Nie wiem, co jest dzisiaj. Taki jakiś dzień dziwny. Nie masz spójności. Nie, zdecydowanie klikowej. Nie mam spójności. Ja idę jeszcze może na już się cimno robi. No właśnie. Dobra, mamy w Hugo żarcia, że tak powiem. No to dobrze, żarcie najważniejsze. Ważne, żebyśmy zimę przetrwali. Mamy 15 dni do zimy. W sensie zimy, generalnie. 15 dni. Oj, Jezu. Powiem wam, że... O Boże, co? Święty! Nie no mów tego. Tu żeście przyszły... Jezu, Wojtek, ty mnie dzisiaj straszysz. Pingwiny mamy tu. Wojtek. Pingwiny! To źle? One nam nic nie zrobią chyba, nie? Nie, ale możemy im jajka kraść. Będzie można pierogi robić. O, super. Weźcie się to jakoś usadowcie w takim... Halo, siekierka? No nie, one sobie gdzieś idą, ale to dobrze, będziemy mieli jajka. Wiesz co, Aga? Jajka. My co powoli tam? Nie mamy tego. Tego? Flinta.
Ja mam 8 jak coś. No dobra, bo tu, ale tutaj w skrzynce mamy 3. Mm. Więc trzeba będzie udać się znowu na kamienie. No tak. Fajnie. O, królików dużo, super. Ja, Jezus! Ja myślę, wiesz co, że... Ja myślę, Aga, wiesz co, że jak mi się to życie... Ile ty masz życia? 160. Ty masz dobrze. Myślę, że jak teraz życie zregeneruje podczas tej nocy, to spróbujemy te pająki wywalić z tym trzecim kokonem. Przydałoby się, no. I zniszczyć ten kokon. Dobra, na razie... Jest tak mnie przestraszyły te pingwiny, no. Plus jest taki, że jeszcze nie ma takiego jej mroźnej mocno zimy, więc jest na razie git. Gitarra. Dobra, znalazłam 5 kurlików. Dobra. O, tu jeszcze jest jeden. A czekaj, ja nie mogę już spać? Nie, to chyba można nocą jedynie. Dobra, zebrałem nam 17 drewna. Musimy jeszcze więcej skrzyneczek zrobić. Gdzie tu są skrzynki? Cyk. Czy my chcemy też może jeszcze jedną lodówkę? A nie, nie zrobimy jeszcze jednej lodówki, bo nie mamy części. Bardziej chyba by się przydał garnek jeszcze jeden. Nie, wystarczy, nie? Aga. Spokojnie, na spokojnie. Bo ja tam, ja jak wejdę w wir gotowania, to się nie mogę zatrzymać. Ja wiem, ja wiem. Dobra, ja jeszcze podniosę trochę tego... To tylko już wracaj, bo noc idzie. Ale ja mam świeczkę. I mam tego czystera świecącego. Dobra, dołożyłem do piecyka, ale idę spać. Czy jeszcze łapy? Nie. Idę do domu. Dobra. Właściwie, wiesz co, to moglibyśmy też spalić część lasu. Mielibyśmy nie dość, że dużo węgla, dużo popiołu. Lód, ale nie mamy go pukać. Lodu widzę, że mamy sporo tutaj w okolicy, więc na spokojnie. Dobra. Mam gotować. Wiesz, szkoda, że nie ogarnęliśmy tego na suszenie. No, ale mięcha. Wiesz, znaczy powiem ci tak, można to zrobić, bo zimą też mięso będzie się suszyć. Tylko wolniej. Tylko troszkę wolniej, pająk. Widzę, że tu próbuje podejść. Słuchaj, czy ty chcesz, wiesz co, Aga, ja zaraz mi się zregeneruje życie. No. To wejdź do tego namiotu, bo jest, widzę, dosyć długo noc trwa, to sobie doleć to maksymalnie. W sensie, że żyćko? No, żebyś miała pełne. Ja już wychodzę, więc możesz wejść. A ja się już tu zajmę resztą. Dobra, tylko zostawię żarcie. Tylko właśnie muszę zjeść. Za 2 meatballsy. Dobra, idź odpoczywać, bo... O. Tak, żebyś miała pełne, no bo jak mamy iść na te pajączki, to... A ładnie tu rośnie to życie, szybko. No właśnie, to jest. Ile masz życia? No 150, full. Easy. Na szczęście. Dobra, ja tutaj nam dołożę może drewnem. Co prawda nie powinienem drewnem, no ale cóż. Dobra. I teraz tak, skrzyneczki nam zrobię. Ja pierdzielę 15 meatballsów. Hit. Nie, no dobrze, że mamy tyle. Dobra, wiesz co, do tej skrzynki to ja wrzucę narzędzia, które tak za bardzo nam nie są jakoś wymagająco potrzebne. To wrzućmy tutaj. To do badyli. Boże, jak szybko te dni mijają tutaj. No. Tutaj jest drewno i cyk. No dobra, czy jesteś gotowa na pajączki? Nie. Niestety, ale musimy iść, chodź. Dobra, czekaj, tylko sobie wezmę. Trzeci kokon spróbować tutaj rozdupić. Dobra, na razie idą zwykłe. Dobra, może odciągnijmy. Tak, troszeczkę trzeba je odciągnąć. Dobra, to ty tam żarełko zbieraj. Dobra, ciupiemy je. Dwójeczkę i z tymi zajebistymi rzeczami to... O Jezu, kolejne? O, jak sporo, kurczę. Oho, skoczące. Ale dobra, bijmy je, po prostu je bijmy, Aga. Wojtek! Bij. Oh, wow. Staraj się też w razie czego unikać, dobra. Oh, co ty, jak ja nie mam takiej spójności palcowej. Dobra, zbijmy ten kokonik. No byłoby grubo, jakby tu się zjawił. Ten pająk wielki.
O, proszę. Dobra, to ja to wezmę. Dobra, czyli ten jeden mamy teoretycznie zrobiony. A ten drugi... Tam też są trzeciego poziomu? Tak, Wojtek. No dobra, to trzeba tutaj popróbować jakoś. Niech one przyłażą. O! Wojtek, nie, 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 Wojtek! No nie! Co nie? Jak się w ogóle rzuciły? Ej! Kurde, co za... Jest za dużo! No tylko. A, mi został 1% w ogóle. Ała, no nie mogę, nie, kurde, chestery mnie blokują! Co za badziewiaki! Ej, no weźcie już to. Halo! Może stop? Ej, no ile mnie będą gonić? Dobra, teraz. No patrz! No. No i co? Ale chestery! Nie mam czym walić ich! O nie, Wojtek! Bij się kierką, obojętnie czym. Wojtek, to był hit. Dobra. Nie ma. O, czekaj, wiesz co, zbierzmy te jajka od razu. Jakie jajka? A! Zbieraj. No przesuńcie się, kurde! Nieloty jedne. Ja dostanę zawału przez ciebie, przysięgam. Dobra, zebrałem. To czekaj, wiesz co, to ja może pozbieram w sumie te jajka. Kurwa, Wojtek, przysięga, ktoś umarł. Nie, o, nie rób następne. Mi tego. Cyk, proszę spać. Dziękuję. Ale wiesz, dobrze jest teraz zbierać te jajka, dlatego że mamy je w miarę świeże. Bo one później się... Będą z buki. Później będą z buki, no. Mamy 14 jajek. Więc możemy coś tam zrobić. Mięsko z pajączków też w miarę jest. O, mam zawał, Houston. Nie mamy miejsca na jajka, to je wrzucę tutaj. Sobie zjem jedne meatballsy. Czy ja mogę tak chyba... A! Można, widzę, w tym siedzieć sobie tak po prostu. Nie spać, tylko ten? Tak, odpoczywać. Ale nie wiedziałem, ale szczerze, nie pomyślałbym, że to aż tyle z nich tam wyskoczy, kurde. No. Strasznie dużo wyskoczyło. Ja nie wiem, co się dzieje. Ale to wiesz co, kwestia jest tego, że nie wolno też za blisko... Za blisko ich podchodzić po prostu. Tego grzyba weźmy. Dobra, na razie mi 100 życia wystarczy, 101. Mam, co ja tu mam w ogóle jeszcze? Ten lód faktycznie trzeba byłoby pozbierać, tylko kurczę, musielibyśmy mieć, wiesz co, jeszcze jedną lodóweczkę. W razie czego. Myślisz? No, najlepiej by było. Znaczy na razie jeszcze jest miejsce. No, ale w miarę szybko się kończy, z tego co zauważyłem. Bo ogólnie ja ten, może tego arbuza wężem. Czekaj, ja skoczę jeszcze szybko tutaj ten lód. Po dziabie. Tam z tymi jajkami to trzeba po prostu zobaczyć, jak wygląda, wiesz co, receptura na pierogi. Bo pierogi, pamiętam, że one chyba dawały dużo sanity. I generalnie jakoś tak bardzo ładnie wszystkiego. A nie pamiętasz, jak ten się to robiło? Musiałbym, wiesz co, zobaczyć. Bo ja chyba mam tego moda, co pokazuje recepturki. To może mięko? Dwa jajka i mięko dwa? Nie wiem, zaczynamy. Znaczy... Wiem, że na pewno było jedno jajko chyba. Jajko... Czekaj, zaraz zobaczę. Czy ty też masz tego moda? Mam. No to musisz zobaczyć, co tam wyjdzie. Nie, to są meatballsy. A, wziąłeś wszystkie jajka? Znaczy, próbuję tu zobaczyć, co z tego wyjdzie. Produkt, też meatballsy. Chyba dwa jajka trzeba. Produkt. Nie, też meatballsy. Z mięsem to wychodzą meatballsy. A może trzy jajka? A też mi jajko? Proszę, czekaj, o. Nie znajdę. No, zobaczymy. Produkt. Nie, meatballsy z mięsem wychodzą. A dlaczego to mi nie pokazuje? Bacon and eggs. Możemy zrobić. Waffles, pierogi. Pierogi to jest jajko, mięso i warzywa. Znaczy majchewka, bo ja wkładałam te porzeczki. O, i patykiem można, albo poczekaj, wypełniacz, poczekaj. Czekaj. O, Gulmer się zesrał. A, tak, pierogi, no, dwie majchewki stykną. Kuk. O, też daję kuk.
No to chyba porobimy. No zobaczymy, wiesz co, ile te piorki w ogóle dadzą, bo ja szczerze powiedziawszy nie pamiętam, ile one tam konkretnie dawały. Ale wiesz co, tą zimę mamy taką lajtową, bym powiedział. No, Wojtek, żeś nie zapeszył. Jest jakaś taka wybitnie... Bo wiesz, co się wydarzy. O, są pierożki. Co one dają? 30, 40 życia. To nie warto ich teraz jeść. Przynajmniej ja. To wiesz co, może zróbmy je 4, niech będą. A ile wsadziłeś jajek tam? Jedno. Jedno jajko, lód, mięso i marchewkę. Tu masz jeszcze dwa agi. Już robię kolejne. O, i mam ten, mam te pęcherze jeszcze. Dobra. Pójdę je wsadzić. Teraz tak, ja chciałem jeszcze zobaczyć te... Drying Rocky, no tu potrzebujemy... No tak, czyli będzie trzeba spalić las. Będzie trzeba trochę przypalić, bo inaczej to będzie kicha. Dobra, ale mamy pierogi, więc słuchajcie, myślę, że tak. Jeżeli chodzi o jedzenie, to raczej jesteśmy w miarę ustawieni. Tak. Więc tutaj myślę, że nie będzie jakiegoś takiego większego problemu, co i jak. No natomiast myślę, Aga, że w następnym odcinku będzie trzeba tak. Ktoś z nas będzie musiał się wybrać po kamienie. To na pewno. Dodatkowo węgiel. Porobimy sobie te do mrożenia, wróć, do suszenia. I myślę, że słuchajcie, przetrwamy raczej. Raczej tutaj nie będzie jakoś wybitnie, wybitnie źle. No dobra, ale... Oj, właśnie namiot nam się rozdupił. Aha. Chyba zainstaluję tego moda do... Chodź, Aga, tutaj, bo stopuję. Takie było to. Dobra. Bo i tak wstaje nowy dzień. To... Także ja wrzucę, słuchajcie, moda na nieniszczenie się namiotów, bo moim zdaniem to jest trochę głupie, że te namioty się niszczą w Don't Starve, więc to sobie tutaj dorzucimy, bo w sumie nawet zapomniałem. No i zobaczymy, jak nam pójdzie dalej zima. Także co? Była ze mną Agnieszka. No. My słyszymy się za tydzień, także trzymajcie się, cześć. Pa, pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.